Witajcie, jestem Kobusy i to będzie nowa seria na kanale nazwana Złota Siódemka, inaczej po angielsku Golden 7. W tej serii będziemy przychodzić 7 challenge'ów Ultimate Custom Night przygotowanych przez mojego kolegę Aquina. W pierwszym challenge'u, nazwanym Vent Nightmare, będziemy mieli Mangle, Widere Chike, Happy Froga, Mr. Hippa, Big Patcha, Nedbera oraz Orleaf Elefanta, jak i Springtrapa. Podzieliłem ten materiał na dwie sekcje, czyli pierwszą sekcją będzie to, że próbujemy przejść to na początku na mniejszych poziomach trudności, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i potem zrobimy to na 20. Więc może być ciekawie. Dobra, zacznijmy od samych podstaw. Wszystkie te będą przemieszczać się tylko w wentach, więc nie powinno być problemów, o ile Didi nam nie wyskoczy. Czy mam jakąś strategię na to? Nie wiem, najpierw zobaczmy, jak to pójdzie. To możemy wyłączyć wentylator, bo nic na ciepło nam się tu nie przyda. No, tylko że nie będziemy mogli heatera używać najwyżej. No właśnie, jeszcze Dacta mamy. No ale przynajmniej mamy stały materiał, znaczy stały prąd. No, nikt się tam nie śpieszy za bardzo, z tego co widzę. No w sumie się nie dziwię, bo to jest... Wszystko jest na jeden ustawione. Musimy też uważać na temperaturę i od czasu do czasu po prostu aktywować wentylator, żeby móc używać hitera potem, bo hiter się nam przyda, szczególnie jak to będzie na 20. Dobra, tutaj wszystko git. Jedynie czego się obawiam, to obawiam się Mr. Hippa, bo on może nam monolog zrobić, który spowoduje, że będę płakać tu. No, ogólnie system jest chyba prosty, tak? Będą stąd naciągać i będą stąd naciągać. Raczej takie ciężkie nie powinno być. Myślę, że możemy wznowić od wyższego poziomu trudności, jako iż na pierwszym się nic nie wydarzy. Dobra. To pora na fazę drugą, czyli przejście tego challenge'u. Tu idą te, dobrze, mordki moje. Deczki. Hiter! Idziecie do tyłu. Okej. Okay. Chyba 4 minuty i 30 sekund musimy wytrwać, z tego co się orientuję. O mój Boże, Didi! O nie, Mr. Hippo! My friend, you have met a terrible, terrible demise. Everything anyone says, you'll just drive yourself crazy or assuming something you shouldn't assume, you know? Sometimes I said a story. Now if I recall correctly, there. Ale Mr. Hippo, kurde, cwaniaczek. No najgorzej to będzie właśnie odprawiać te zwędów, bo no to wszystkie były wszystkie. Power upy. Nic ciekawego. Dobra, to jedziemy z tym koksem. Chyba uważać na fioletowy, bo to jest Mr. Hippo.
Dobra, najpierw to będzie trzeba go się pozbyć. Znaczy jej, przepraszam, Mangle. Hitter. Dobra. Trochę cooldownować musi się. Dobra, zaryzykujemy. Niestety się nie udało nam. W sumie to mogę siedzieć cały czas na tym. Czyli idą tam. Wszyscy idą tu? O kurde, one się tam pychają. Spierdalaj, Didi. Springtrap. Nie wiem kto, kogo dołączyła Didi nam. Nie biada ciebie, Foxy, tym razem. Jakoś ci, kurwa, nie ufam. A ten to czemu się tu pojawił? O kurwa. Się patrzeć jednak cały czas na to gówno, co nie? A ja wiem czemu ja ten poprzednio zginąłem. Bo ja zamiast trójki naciskałem dwójkę.
Dobra, jest G. Luzik arbuzik. Let's go. Dobra, nie, bo zastanawiałem się właśnie, czy ja to miałem zamknięte, czy otwarte. W ogóle myszka mi coś przestaje działać. Muszę się stopować tym, bo mi bateria już ucieka powoli. To trzecia jem dopiero. Ja mam takiej sytuacji zrobić. Ja nie wiem, co ja robię, co nie. Ja nie wiem, co tam Angel robi. Ona jest groźna? U Jezus Maria. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, co nie? Ja nie wiedziałem, co tam Angel w ogóle robi. Jak wejdzie do środka. O kurde. Ale dobra, mamy pierwszy challenge liczony. Jeszcze zostało 6 challenge. Intermisja. Ale to już wszyscy znamy, bo ta gra jest stara. Dzięki za oglądanie. To by było tyle w tym odcinku. I widzimy się w następnym odcinku, w którym zrobimy drugi challenge. Cześć!